Dzień dobry. A w studiu wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Piotr Gliński. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Dynamiczny tok prac nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, tak to określił poseł Kornel Morawiecki z klubu z 15. Nie aż nadto dynamicznie pracowali państwo, panie premierze? Nie no, proszę państwa, no, wyjaśnijmy sobie to raz na zawsze. Platforma Obywatelska i PSL w poprzedniej kadencji Sejmu hmm, przyjęła ustawę, która łamała zasady polskiej demokracji i także no, podważała funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ wybrano na zapas Sędziów tym, się, którym się kończy kadencja w grudniu, wybrano ich już w czerwcu, no żeby nie dawać możliwości wyboru następnemu sejmowi, co jest oczywiście złamaniem zasad demokracji, jak powiedziałem, i zasad także no, niezależnego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. I ten błąd, mówiąc delikatnie, jeżeli nie zamach po prostu na Trybunał Konstytucyjny, trzeba było jak najszybciej odwrócić, ponieważ sytuacja w tej chwili jest patowa, prawda, znaczy była patowa. Do... A teraz nie jest, bo no niektórzy teraz mówią, nie że, jest. Jest, nie. że, że będzie za chwilę dziesięciu nowych sędziów. Niektórzy, niektórzy mogą sobie różne rzeczy mówić. Jest w tej chwili uporządkowana sytuacja. Można powołać Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie i będzie on normalnie działał. A co z tamtymi sędziami? Zgodnie z prawem. Tak jak powiedziałem, można... Czyli... jest w tej chwili sprawa uporządkowana. A nie można było mniej dynamicznie, panie profesorze? Będę nie, się przy tym Nie, 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 bo jest sytuacja była trudna u prezydenta, bo przecież trzeba, było, trzeba tych sędziów zaprzysiąc. Nie, nie, no ktoś rozpoczął tę wojnę, ktoś rozpoczął tę wojnę, zniszczył zasady, które są u podstaw, leżą u podstaw funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i trzeba było sprawę odwrócić. A państwo nie zniszczyli? Nie, nie dopuszczając, nie zniszczyli. Nie dopuszczając ale nie dopuszczając do dyskusji, do prac na kolejnym etapie w komisjach. Ja mówię, mówię o tym, co mówi opozycja. No dobrze, no i, i pozostańmy przy swoich zdaniach. Ja uważam, że było dostatecznie dużo. Znaczy z opozycją, czasu bo ja nie, na, ja nie mówię, jakie jest moje zdanie. To też mówię, że nie ma sensu dalej w to wchodzić. Przez 8 lat wprowadzano ustawy szybciej, pamiętamy ustawy wprowadzane 24 godziny, spokojnie. My dopiero co przejęliśmy władzę i musimy uporządkować państwo, żeby można było państwem rządzić. Poprzednia koalicja przez 8 lat Polską w zasadzie nie rządziła, zarządzała tylko, zresztą zarządzała no, z brakiem myśli strategicznej, z brakiem myśli odwołującej się do dobra publicznego, raczej realizowała... Różnego interesy różnych grup nacisku, a przede wszystkim interesy no, tych lepszych wybranych, tych wygranych polskiej transformacji. My chcemy prowadzić państwo tak, żeby ono było dobre dla wszystkich Polaków. Panie premierze, ale czy to nie jest przyznanie się do tego, że Trybunał Konstytucyjny jest zależny politycznie? I chcecie mieć wpływ na ten Trybunał. Niestety jest faktem, że Trybunał Konstytucyjny sprawia wrażenie, jakby czasami był zależny politycznie. A już na pewno był zależny politycznie w momencie, kiedy był kontrolowany w całości, bo wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, wszyscy powtarzam, byli wybierani albo przez PO, albo przez koalicjantów tej partii, różnego typu koalicjantów, którzy funkcjonowali w polskiej polityce, a już niektórzy nie, nie funkcjonują. A te, teraz będzie zależny, tylko będzie bardziej zróżnicowanie zależne. Tak będzie od różnych grup. Na zależnych? pewno będzie sytuacja inna niż przez ostatnie 8 lat, kiedy ten Trybunał w, moim, w mojej opinii no nie sprawia wrażenie, że jest w pełni yy, niezależny. No, ale ja mam nadzieję, że Trybunał będzie funkcjonował tak, jak powinien funkcjonować i zostawmy ten temat, bo sprawa w, tym, w tej kwestii, jak mi się wydaje, jest w tej chwili yy, dobrze uregulowana i miejmy nadzieję, że państwo zacznie wreszcie działać, bo te zmiany, którym niektórzy zarzucają zbyt dużą dynamikę, są spowodowane tym, że no my przejęliśmy władzę, no uzyskaliśmy mandat społeczny i naszym obowiązkiem jest uporządkowanie spraw państwa i rządzenie Polską. Yy, I prosiłbym, żeby rozliczać nas no, po faktach, po działaniach, a, a nie w pierwszym tygodniu objęcia władzy. No. Zostawiam ten temat, ale dlatego, że sobie to tak zaplanowałam, że w tym momencie zostawię. <laughs> Dziękuj. Akurat Dziękuj. się pana prośba z tym zbiegła, Dziękuj, dziękuję, panie, panie premierze. premierze. Zupełnie przypadkowo dziękuję pani Redaktor. Pan również przeprowadza audyt w swoim ministerstwie? Nie, audyt nie. Ja próbuję y, rozpocząć urzędowanie. Jeszcze nie są powołani. Dzisiaj będą powołani wiceministrowie. Jeden wiceminister został powołany wczoraj. Więc my Jarosław dopiero... Selin? Tak, Jarosław A Selin, dzisiaj kto no, będzie powołany? Mówił. Będzie powołana na przykład pani Wanda Zwinogrodzka, która będzie odpowiadała m.in. za teatry, za środowiska artystyczne, za edukację artystyczną. Będzie powołana pani, pani minister Magdalena Gawin, która będzie odpowiadała za Narodowe Instytucje Kultury, a także za kwestie zabytków. Ja myślę, że to będzie bardzo sprawiedliwe. A i media i dobra piszą ekipa. o Jacku Kurskim. Czy on też będzie powołany? Będzie powołany pan Krzysztof Czabański, który będzie odpowiadał, będzie pełnomocnikiem pani premier do spraw przekształcania mediów publicznych i będzie także powołany na krótki czas do pomocy przy restrukturyzacji, właśnie raczej analizie takiej struktury ministerialnej. Pan Jacek Kurski. Będzie Ale... wiceministrem pod sekretarzem stanu, a Ale... nie w ministerstwie. Ale jak to na krótki czas? Czyli... Tak, bo przewidujemy pewne zadania dla, do zrealizowania, takie trochę ekstraordynaryjne. no właśnie analiza struktury ministerstwa, funkcjonowania ministerstwa. O mediach publicznych to też chciałabym porozmawiać przez chwilę, ale najpierw Pan na najważniejsze zadania jako premiera i jako ministra kultury. Co Pan, co pan sobie wyznaczył jako najważniejsze? Jako wicepremier zadanie? Moją, moim zadaniem będzie takie elastyczne czy miękkie koordynowanie różnego typu prac programowych czy programowo realizacyjnych, czyli krótko mówiąc monitorowanie tego czy program który myśmy prezentowali między innymi w Katowicach na konwencji programowej, jest realizowane w ministerstwach, i próba koordynacji działań. No to jest trochę takie, taka chęć przeamywania tej silosowatości Polski, prawda? Tego, że poszczególne branże są oddzielone od siebie. Ministrowie nie współpracują. Nie, no mam nadzieję, że nasi ministrowie będą współpracowali, ale jeszcze dodatkowo moim zadaniem będzie nadzorowanie tego czy monitorowanie tej współpracy i już pewne działania. Czyli chodzi o to, żeby, żeby kierunku... oni tylko nie współpracowali wtedy, kiedy mają chęć, ale żeby mu tak, musieli tak, współpracować. Tak, żeby były zadania, które wymagają wspólnej pracy, jak na przykład kwestie innowacyjności. Chcemy, to, przy, to, to powinno być spięte co najmniej w czterech różnych ministerstwach. Innowacyjność jest szalenie ważna i ja będę się tym zajmował, żeby to było realizowane. Jeszcze raz mówię, ja nie będę tego realizował, ja nie będę tego wymyślał, bo to jest jakby wymyślone, ale będziemy to monitorowali i w perspektywie chciałbym przekształcić dwa departamenty w KPRM-ie w Centrum, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, czyli coś takiego, co będzie, no, może za dużo powiedziane mózgiem, ale będzie wyznaczało strategiczne cele do realizacji, no i będziemy starali się właśnie monitorować, czy te cele są realizowane. Czyli właśnie na kulturę mamy. I to jeżeli chodzi to o KPR. No tak, ale ja tam będę miał dobry zespół ludzi, którzy będą to realizowali, którzy ze mną współpracują od już kilku lat w, pracach, w ramach prac programowych. I to jest chyba zadanie dla każdego rządu dość istotne i ważne, żeby ta polityka nie była prowadzona przez państwo, nie była taka ślepa, taka ad hoc, jak przez ostatnie 8 lat, czyli gaszenie pożarów, które się samemu wzbudza. Tu mamy dopalacze, tu mamy pedofili jakiś inny problem i co tydzień ten rząd szaleje, prawda, od ściany do ściany. Nie. To powinno być ułożone w sposób planowy, strategiczny i realizacja poszczególnych zadań po kolei. Natomiast w kulturze, w kulturze oczywiście jest bardzo wiele zadań i pierwszym moim zadaniem to jest stabilizacja funkcjonowania środowisk kultury. Tak, żeby ludzie pracujący w dziedzinie kultury no, nie obawiali się o swoją pozycję, o swoją sytuację. Będę walczył bardzo mocno także o kwestie bytowe, ale kwestie Będziemy poprawiali strukturę organizacyjną. Ja jestem pod wrażeniem polskiej kultury lokalnej, nie ludowej, bo ludowej też oczywiście, ale mówię lokalnej. Prawda? My mamy sieć bardzo fajnych instytucji kultury, musimy tę sieć wzmacniać, dowartościowywać tych ludzi. Nie będzie tak, że będziemy się w sposób lekceważący odnosili np. do takiego zawodu jak animatorzy kultury czy pracownicy domów kultury. Ja miałem telefon od mojego brata, który ze swoim filmem objeżdża akurat regiony północno-wschodniej Polski i był w Domu Kultury w Suwałkach i był pod wrażeniem tego, jak on działa, jak tam ta kultura aż tętni i takie inicjatywy będziemy wzmacniali. Drugim elementem jest włączanie, mówiąc krótko, włączanie kultury wysokiej do kultury popularnej i masowej. My nie chcemy walczyć z kulturą popularną i masową, bo to jest beznadziejne, natomiast chcemy poprawiać jej jakość poprzez włączanie właśnie tych elementów kultury wysokiej. A Dobre... co to znaczy umożliwianie funkcjonowania tym artystom i środowiskom, instytucjom, które dotychczas miały bardzo utrudniony dostęp do środków no publicznych? Tak, no tak, no nie oszukujmy się, przez 8 lat bardzo wielu artystów było eliminowanych. Z powodów politycznych? Oczywiście, także z anten publicznych. No tacy na przykład bardzo znani artyści Ci jak Marcin Wolski, nie funkcjonowali w telewizji publicznej czy w mediach publicznych przez wiele lat. Prawda? Ja mówię I, o symbolu i, pewnym, ale takich artystów jest meadycje. znacznie więcej. Pani redaktor, owszem, bardzo Pracuje się z tego cieszę. Bardzo się cieszę, ale jak pani wie, w telewizji publicznej przez wiele lat jego Jana Pietrzaka nie było. Ale także, nie wiem, Ryszarda Makowskiego także nie było. I to dotyczy także układów lokalnych. W poszczególnych miastach, w lokalnych społecznościach ci niepokorni byli eliminowani i eliminowani w sposób bardzo kategoryczny. Ci ludzie nie mieli z czego żyć. I o tym pamiętamy. I to będziemy oczywiście naprawiali. Skandal na scenie narodowej. Czy za Pana czasów będzie to możliwe? Co Pani ma na myśli? Na przykład skandalem na scenie narodowej określono spektakl Teatru Starego dwa lata temu. To jest Pana kontrowersyjny Klaty. spektakl. Są różne, różne ten temat opinie. Pani Wanda Zwinogrodzka będzie wiceministrem do tych kwestii. Będziemy analizowali takie problemy, ale ja nie przewiduję rewolucji. Natomiast muszę powiedzieć, ponieważ jest w tej chwili gorąca inna sprawa. Będzie sprawa Teatru Polskiego we Wrocławiu i nowej sztuki, która ma chyba jutro premierę, w której to sztuce podobno ma, mają być zaangażowani czy są zaangażowani aktorzy porno z zagranicy i tam ma być, mówiąc bardzo delikatnie, na scenie na żywo przedstawiony akt seksualny. No więc ja chciałem powiedzieć, że za pieniądze publiczne pornografii w polskich teatrach nie będzie i to mówię zdecydowanie. Ja jestem bardzo otwarty na eksperymenty zrobi? artystyczne. Ja jestem bardzo otwarty na teatry ofowe, na najróżniejsze poszukiwania artystyczne, ale y, tego rodzaju rzeczy być w sferze publicznej nie może. To co pan zrobi? No, będę dzisiaj y, pisał do marszałka, ponieważ to jest teatr współprowadzony przez y, marszałka województwa dolnośląskiego i ministerstwo. Ministerstwo prawie 5 milionów złotych rocznie nie daje. 10 lat temu podpisana była taka umowa, ona dopiero Musimy się będzie kończyć. mogła kończyć w końcu przyszłego roku. Będziemy stanowisko w tej sprawie e, formułowali dzisiaj, pisali i próbowali także apelować do dyrektora tego teatru, który jest zresztą posłem e, ugrupowania nowoczesne. Jeżeli tak nowoczesność ma wyglądać, nowoczesność ma wyglądać na pornografii w miejscach publicznych, e, to na to naszej zgody nie ma. I bardzo niewiele czasu właściwie właściwej sprawie już w ogóle nie zostało na Media publiczne, ale Pan już trochę mówił na ten temat. Czy Wasz wpływ na media ograniczy się do nowej ustawy i nowego usytuowania i zapewnienia finansowania, czy też będą to zmiany no, na etapie funkcjonowania już później? Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Będzie nowa ustawa, która przekształca media publiczne, także Polską Agencję Prasową, ale przede wszystkim telewizję i radio publiczne. W instytucje wyższej użyteczności publicznej czy, czy takie narodowe instytucje kultury, co powinno zapewnić, zapewnić wreszcie, że misja będzie w... Pełnym, stuprocentowo realizowana, bo nie wszędzie w mediach publicznych jest, moim zdaniem, realizowana misja w tej chwili. Po drugie, będzie bardziej no, sensownie zaplanowane kwestie finansowania i my chcielibyśmy, żeby Musimy to kończyć. było około 1,5 miliarda złotych dostępnych. Z tym, że nie rezygnujemy do końca z reklam, więc to jest chyba dobra oferta dla mediów publicznych. To więcej na ten temat następnym razem profesor Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dziękuję, dziękuję pani, dziękuję państwu pozdrawiam.